maniacymotocykli.pl. Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów. Polecam serdecznie. To nie pali gumy. Siemaneczko wszystkim, w dzisiejszym odcineczku będzie trochę druciarstwa, zajmiemy się lonsinkiem, chciałbym założyć w nim pokrywę magneta, gdyż w niedzielę są zawody na Kosiance i jeśli mi się uda, to wystartuję tam właśnie tym oto sprzętem, a jeśli mi się nie uda, to nagram wam po prostu relację. Siemano. Siema widzowie. Co, jeszcze na przyszłość? No ale będzie chuj, bo tak myślę. Tak. No tak myślę. A, właśnie, bo w sumie tutaj też stoi twój katenik. I pewnie nagrałem go i tutaj jest ogólnie szmata nałożona tak dalej, bo zmieniamy uszczelkę w KTM-ie Maćka. Gdyż wydmuchało, nie? No wydmuchało Michael, a ten... No. Chyba ciekawe, czy będzie spoko, nie? No zobaczymy zaraz, bo do deka przyjąć. Ale mi wygląda, patrz, coś mi wygląda, że coś jest z nim nie tak. Myślisz, git będzie? No za mało to jest, ty. Nie. No nie, no zobacz, stary. Normalnie przyłóż sobie tutaj. Tylko może tak, bo to nie odtłuszczone jest, no, ale... No spoko. Nie, o kurde ty. No i kurwa tak myślałem, gówno jebane. Kurwa mać 6 dych wyjebane. A weź obróć z drugą stronę. Nie będzie pasowało, już widzę. Pa jakie miszko gówno. Widzisz, i tak to jest z tym pierdolonym katerem mam. Ja. Jaki żal, nie? A już z Krzychem mówiąc, że on mi to zrobił, stary. I chuja dalej, bo. Ja pierdolę. Dobra, temacik jest taki, że jeśli mi się nie uda wystartować w zawodach, to nagram wam relację i pokażę, jak się dobrze bawimy też, nie startując w tych zawodach, bo naprawdę to jest bardzo ciekawe. Aczkolwiek, jeżeli mówię, będzie taka opcja, to lonsinek, kurczę, będzie objeżdżał takie KTM jak tutaj na przykład stoi, czy tutaj. No ja go tu już objechałeś, bo ja tu nawet nie wyjadę, bo kurwa uszczelkę chujowy, słuchaj. Masz miszko tego deko? Tutaj mam, no. Dekiel Boży. Patrz, tutaj on trochę pęknięty jest i zakleimy to, pomulujemy sprayem i będzie dobrze. No, po profesjonalnym remoncie jest. Te śrubki zgubiłem oczywiście też od tego, ale... No ma coś kompresji tylko? No chłopie. Ja to nawet go, kurwa nie pamiętam, kiedy ostatnio go kupałem. On ma komprechę jak leciał na kład. Nie no, jeszcze jak na takiego Lucina, nie? No, no ma coś, nie? Coś jeszcze ma. Pa, już mam jedną fajną śrubkę. Nową, patrz, nową. Cyk, tu się da jedną, tako. Panie, jak ja go przygotuję pod zawody, to ja naprawdę, jakiegoś KTM-a na pewno objadę nim, co nie? Bo to ktoś się utopi w błocie, czy gdzieś kurde się zepsuje komuś KTM, to już wiesz. Lonson nie, na pewno się nie zepsuje. On do końca przyjeździ wszystko. Ja zapamiętam słowa majstra, który go remontował. Ja w niego wierzę, tak powiedział. Co Mieszka, tylko jakąś zimę, to co ciężko działa odpalić? Na kopa. Na kopa, tak? Na kopa, zaraz przykręcę dekielek i zobaczysz. Spoko. Tylko ostatnio taką chmurę oleju puścił przez to, jak Gleczan zalał kurwa do baku ten. Co on zalał? To co Gleczan ten, co jeździł jego kład. Co to było? W każdym bądź razie jakieś gówno. Jakieś gówno zalał i teraz na zimnym dyma puszcza. A nie puszczą. Nie puszczą, nawet dymka. A teraz taką chmurę ostatnio walną, bo dałem dla Marskiego się lądzym przejechać. Otworzyłem się, o kurde, nie? Ale wiesz, pochodził, nagrzał się i bez przypału już dalej, nie? Ale kurde, Gleczan mi zepsuł Lonsina troszeczkę. Pospawał pod nóżki ładnie, to muszę mu przyznać, ale zepsuł też, no. O, to już w tym tygodniu sobie polatą. Oj. Ogrzewanie ma. Czasami. Zobaczymy, jak bomba pierdolnie. Zobaczymy, jak piecem spali. Pa, Miszka, ale sedały sportowy ten z mojego KTM-a. Dobrze. No. Część mojego KTM-a też jest w tym. Tak, to jest część mojego KTM-a, no. A to wtedy na strzykawkę to gówno próbowaliśmy. No, bo na początku to założyłem... A wiesz skąd to było? U mnie też to było w banku, tylko ja sobie takiego kupiłem. A, to pokaż widzom, co kupiłeś. Chodźmy. Zainwestowałeś. Elegancko, nie? Sportowo, niebieski. Bo fajnie ten gaz chodzi. No. Tak jakbyś go po dupce smyrał tego Lucina. Ale porównanie do mnie. Brecho. Chwili tu przyjechać. No brecho, dał mnie do tkanu Lucina. Ale od powietrza się przednie hamulce. Co, będziesz chciał się przejechać nie? No, wziąłbym Miszko szagę. Motory nie mam. Nie, odpowietrzałem przed niego hamulce. A to on był tak mocny? Tak. Kurde. Kurde, dobra, ja już bym go to złożył, tylko jednej śrubki mi brakuje, stary. Kurde. Jaki ty długości tej śrubki szukasz? Dobra, to dam, może to wejdzie. Czy nie wejdzie? To jest za grube. Ja myślę, Miszko, że na pewno to jest za grube. No. Kurde, to pomiędzy tym, patrz, pomiędzy tą a tą grubością musimy znaleźć śrubkę. I takiej długości najlepiej. Ty, a ta? No jak ja tam przykręcę? Nie wiem. Ta będzie git. No dobra. Ta dobra. Chyba będzie git. Dziesiątka tutaj wchodzi. No ale kozacka ta dziewiąteczka, nie? GoPro 9? Nie. Ty, no jest fajne. Czy stopki odkręcać nie będziesz musiał, albo płaskim dokręcać. No co, ty, nie ma mowy. Ja tu bieg wbiję tak lekko. Tu przytrzymałem kurde stojaczek, żeby się Lonsinek nie wywrócił.
wieś miska na ten, na kosiance powietrze podpuszczaj, żeby opona cała kleiła się z tyłu. Chłopie. No, mówi ci. W takim razie jak taka oponka, to on będzie się grzebał, nie? No i tak będzie się grzebał, ty wiesz, że jak tam tyle motorów przyjedzie, no, ja wiem. To gdzieś będzie. I temu ci mówię, żeby spuścił prawie do flaka, nie? Ja mam taktykę na wszystkie kapelki. Ale masz tu dojebane. Na kosiance. Tam, gdzie oni zwalniają, tam ty jedziesz szybciej. Tak, tam gdzie oni zwalniają, to ja jadę szybciej, nie zwalniam. A druga sprawa, tam gdzie będzie ostre błoto, to ja tą minę, kurde, bolonsinek wejdzie tam, gdzie komar chuja nie wciśnie. No, no. Dawaj go wyprowadzimy tutaj, no. Żeby odpalać, nie? O, stary. Ale taki tuning zrobimy. A, jeszcze plastik trzeba przyczepić, bo mi lata ten właśnie, co jest na ogonku, co nie? To tu kuzacku wygląda. Nie, to kolega. Widziałeś, że się przykręca. Już poprawiane było, nie? No, przed odcinkiem. Pa. A tak robisz. Raz, dwa, trzy. Raz tego podpompować delikatnie. I musi teraz na dotyk zapalić, co nie? Obroty za wysokie i ciężko na gumie, nie? Jak skakałem wtedy nim dal, to zajebiście mi na kole wychodziło, a teraz po prostu nie wiem, o co chodzi, ale nie wychodzi. Bo obrot ma za wysokie i ci od razu chrup. No, druga sprawa, ale w ogóle... Ale bak mały. No, ale kurde, on tak teraz kurwa po tym... Nie chodzi chyba tak jak wcześniej, nie? No nie, on widać wcześniej... Się tak zdaje, on jak coś... pszczółka wcześniej chodził, a on tego etanolu, o etanolu. On wlał tego etanolu. I nawet kurwa teraz jebało jeszcze jak zawracałem. Ja to czuję, jak ty odpaliłeś go, tak kurwiło od tego Messina. No, tego nie było wcześniej, to że on ładnie chodził, kurde, dymka nie puszczał. Mądre, czy to mądre? Nichuja nie mądre, tak by chodził jeszcze Messin. Trzy sezony, nie? Bez chodzi. Zmian oleju. Znaczy ja tutaj zaraz i tak jeszcze sprawdzę olej. Tym to przycierne kurwieć. No. Się składa trzeba. I wiesz, i... No na kosiance wystartuję, jestem pewny, że dotrwa do końca. Ale później wyścigu, jeżeli będę mógł w ogóle wystartować. Jeżeli będę mógł w ogóle wystartować, to on na pewno dojedzie do końca, nie? Do góry wszystko. Pamiętam, jak on jeszcze chodził wtedy, jak to? Co was spotkaliśmy, co ja KTM-em byłem? To wtedy jeszcze kozak, nie? Wtedy było. A od tamtej pory, jak go widziałem, jak dobrze chodził, to jakim się teraz przyjechałem, to myślę, ale gównianie. No teraz gównianie mówię, bo on tego etanolu zalał. Wtedy jestem pewien, ale... Miszka, żebyś wygrał, ale teraz chociaż masz wymówkę, jakbyś nie wygrał na kosiance, nie? No tak, ale ja i tak wygram na kosiance. Trzeba powietrze dopompować jeszcze, bo wstępki trochę schłodzi mi powoli powietrze, nie? Do mojego kata. Kozyrkom do zadu. Yeah!
są krowy. Nie ma krów. Miszka, kurwa, gdzie ty mieszkasz, że tu krów nie ma? Spoko, spoko. Ty, no nie powiem, ale bez kasku to trochę strach. No, jak ty taka przypierdoliłeś, ja myślę tak o twoich oczach. No, kurwa, za grubo i tak. Ty, no, jest trochę, wiesz, ja tak z tyłu głowy może... Ale gorący już wydech, ty. Czaj, teraz nie bałem. To dzisiaj jest kilometr, tylko ręki przyłożyłem, jak tam wyglądam wtedy. Co po nim, co w tej kółce. Ty, no powiem tak, no masz się przejeść, jak wiesz, że to jest powrotem tam. Ale kurde, bez kasku to nie jeździcie, nie? Znaczy my mamy kask, tylko niewidzialny. Niewidzialny kask. To jest niewidzialny kask. Dawaj. Bym sobie kupił taką 400. Ale to czuły na gaz, nie? Czuły. Widać, że czuły. No to odpnie się wstaje, co nie? Masz się przejeść. Dobrze, że tu blis jest. Zapomniałem powietrze dopompować, z dętki powoli schodzi. Powiem tak, wrócimy zaraz do garażu, ogarniemy tego Lonsino, zobaczymy o co chodzi mu. I tutaj jeszcze sprawdzę, bo mam podejrzenia, że może przez wentyl schodzić to powietrze. Plecy na wierzchu, kurwa! Made in Podlasiek, 2-3 stopnie, kurde, mamy normalnie teraz taką na podwórku. Made in Podlasie. Nie no, to tylko my tacy jesteśmy, co nie? Bez urazy tam. O. Spokojniutki, malutki. Ułożony. Rower, nie? A zjało czapeczkę. Miszko, wygodnie się olej wlewa do tego katajem, jak masz ten korek? Czy przyleje? Ty, ja przesleję, kleję. Ale patrz, tu bliźnik elegancko, podpompowaliśmy powietrze i trzyma. No to. Tak więc... Co ty myślałeś, że nie będziesz miał? Ty, tak w pewnym momencie sobie pomyślałem, że jak odwinąłem mu tam dobrze, to że mogło obrócić tą dętkę, bo z reguły tak było u nas, nie? Tylko że lataliśmy ciągle bez tublisa tego głupiego. Brecha, że to jednak, kurde, jakoś działa, nie? Ja docelowo to chcę go, kurde, postawić na kołach supermoto. Chłopie, jak ja tam wystartuję tym Lonsinem, ludzie zobaczą, będą się śmiać, mi się wydaje, nie? Jeszcze ten kask z rogami założy strój swój, ochraniacze. Kurczę, wiesz, wszystko tak jak trzeba, nie? No. Buzer. I taki chłop będzie, kurde, wiesz, jechał takim gównem. To będzie dobre. No i dobra, patrz, jest elegancko zaklejone. Teraz czarny spray. Ale to nie pokrywa taśmy, pa. Się ślizguje, nie? No, ześlizguje się. Tak myślałem, że będzie gówniana robota. No, ale będzie zawsze coś, nie? Może podkład by się przykleił epoksydowy, co? Epoksydowy podkład by się przykleił. To ja myślę, że to nawet nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, tylko popsikać i ten. Bo to i tak ci zejdzie z tej taśmy, kurde. No tak, ale chciałbym, żeby tak fajnie to wyglądało w miarę. Nawet do grubej warstwy niech zaschnie na tej taśmie i... No i wyżej na dwa razy pomaluje się, nie? Dobra, damy trochę tego, później znowu troszeczkę ciknę, a patrzcie, które słońce się posmaruje ładnie. Jechać. Cześć, zwykłym motocyklem, KTM czy coś, to nie chciałoby mi się tak, wiesz, wolę stanąć z boku, powyciągać tych ludzi, jak komuś coś, jakiś problem, to pomóc, nie? Ale już jak Lonsinem, to tak, wiesz, co innego, nie? Dobra, tu ładnie przesmarowane, to tamto, jeszcze plastik na trytytkę złapać i w sumie jest gotowy do startu. Ale masz trytytki, mówię. Ty już końcówasz, czaisz? Ale tak, żeby kurde mi nie spadł jak teraz, o jak jeździliśmy, nie? To ja myślę, to tak o przyłożę przez ramę, tu przez siedzenie do ramy przyczepię. O kurde, pa jaki patent. Pa tutaj. Pa. Tu przekładam przez to siedzenie. Tu pod spodem do ramy. O tak o. Na trytytkę. Pa. Siedzenie już będzie siedzieć, nie? To już będzie się trzymać, nie? Kurczę, najlepiej to by było, teraz niby siedzi, ale to zaraz mi odpadnie znowu, nie? Ja chyba to też taśmą owinę. Taśma i trytytka, no kurde, panie. Czego chcieć więcej w takim sprzęcie? Ale ja myślę, że jakoś ten nowy, to on już powinien przepalić to dziadostwo, co on tym kopł. No tak, szczególnie, że ja zlałem wszystko, co się dało. No właśnie. Nie wiem, durnoty zrobili i tyle, no co zrobisz. Ty postawisz go tak do pionu? Bo krzesło się obiera? Tak ten?
kluczowy sprzęt teraz, o tako, o to, o tako. Teraz tak, teraz chłopie, nie ma mowy, że coś puści. Tu linka, transportowa taśma, pod spodem trytytka, kawałek tam taśmy i spray. Jest nojka. I jeszcze olej tylko sprawdzimy. I wszystko. Mordy, jak wam się podobało, to łapa w górę, sub, komentarz, wbijajcie na Instagrama, do którego macie link w opisie pod filmem. Trzymajcie kciuki, żeby wystartował na tej kosiance tym oto sprzętem. Będą na pewno niezłe jaja wtedy. Strzeleczkę, trzymajcie się, elo.